Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś mamy nówkę sztuka. Rockshop ZEP. Co w nim dzisiaj będziemy robić? Zmieniać shaft na krótszy. No i można powiedzieć, że taki mały serwis, ale to jest główna przyczyna rozbiórki tego nowego amortyzatora. Więc sobie go wyciągniemy z folii. Można powiedzieć, że śmierdzi nowością. Tu mamy wszystko, co potrzebujemy. Rura sterowa i tak będzie ścinana gdzieś dotąd, więc tu możemy sobie nawet je ścisnąć na maksa, z czego nie będziemy robić oczywiście. Mamy go na równo. Co musimy zrobić? Odkręcić sobie tą śrubeczkę, znaczy odkręcić, poluźnić, wyciągnąć, odkręcić potem imbusikiem. Bierzemy sobie imbusik, tu parę wkrętów do przodu. O! Odkładamy. Najlepiej to wszystko, co będę odkładał. Amortyzator jest nówka sztuka, nie będziemy musieli go czyścić, czyli pomijamy opcję czyszczenia. Opuszczamy sobie. Teraz bierzemy młotek gumowy. Jak widzicie, praca w re, to jest wszystko z rowerów zużyte. Odkręcamy. Odkładamy. Lagi sobie odkładamy na stół. Ogólnie z nich olej zlejemy, żeby zobaczyć, ile jego tam było w środku. A i tak będzie wlany nowy. Jak pamiętam, 0W30. Przeczyścimy. Tak, co nas interesuje? To nas w ogóle nie interesuje, a interesuje nas tu. Ta strona. Co musimy zrobić? Bierzemy, odkręcamy sobie koreczek. Sprawdzimy sobie pompką, ile ciśnienia było. 70. Nie będziemy upuszczać przez pompkę, bo to trochę będzie trwało. Ściągniemy po prostu zaworek. Teraz bierzemy sobie kleszczyki, ściągamy sobie seger, chustkę, bo się troszeczkę olej polał, seger trzymał. Można powiedzieć, że tyle. Odkładamy sobie go na stół i możemy porównać z nowym. Otwieramy sobie folijkę, porównanie, trochę pozmieniamy. Nie ukrywam. Można powiedzieć, że to jest dokładnie tak zrobione. Możemy sobie porównać. Tu mamy porównanie. Dlaczego to jest takie? Ze względu na to, żeby zmniejszyć wielkość komory powietrznej, bo tam jest dość duży zapas. Przy dobiciu nie będzie problemu. Więc będzie ładnie. Chodziło. To jest pięknie, ładnie. Tu jeszcze są te elementy, czyli to. Leży nowe. I tu jest jeszcze jakaś uszczeleczka. I szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć z czego. Więc trzeba sobie... Już wiem. Niepotrzebna. Teraz pytanie, czy to tu wchodzi? Będzie wsadzić. Ale to tu jest do wkliknięcia. W tym miejscu dokładnie. No i tu przychodzi pierścień. Dokładnie on idzie tak. Blokujący. I tak to działa. Bądź chyba, że się mylę. Ale sobie to sprawdzimy. Teraz tak, czy to tu ma rację bytu w ten sposób? Tak i nie, dlatego muszę zasięgnąć internetu, wiedzy z internetu i sprawdzić sobie, czy ta flansza musi iść tak, czy tak. Wydaje mi się, że tak, ale muszę się upewnić. Jesteśmy z powrotem, zasięgnąłem wiedzę z internetu i tak, to idzie dokładnie tak, jak pokazywałem tu, ale nie na docisk, tylko na to idzie ta uszczelka i to wtedy idzie tak. I tak to ma być wsadzone. Więc teraz musimy sobie to tylko nasmarować, bo to jest całkowicie suche. Użyjemy sobie tego smaru. Są nówki, uszczelki. To jest w ogóle nieposmarowane, więc warto to dobrze nasmarować, żeby szybciej się nie zużyły. Teraz tak, nawet sobie tu posmarujemy tłoczek, znaczy shaft. Tylko po to, żeby, o właśnie, rozruszać gumową uszczelkę w środku. No i teraz już wszystko pięknie. Widzicie, nawet troszeczkę brudu nazbierało z gumy po prostu. A uszczelka bardzo ładnie pracuje.
to, co chciałem osiągnąć, jest osiągnięte. To sobie nasmarujemy ładnie teraz. Również, żeby nam ładnie weszło do środka, wkładamy sobie to. Teraz sobie wkładamy to. O, udało się to wcisnąć. Teraz sobie bierzemy nowy pierścień zabezpieczający. To jest dość duże, więc o, warto naciągnąć. Ten pierścień tu w ogóle nie pasuje. To dlaczego taki mały jest? I po co on tutaj jest dany? Trzeba to sprawdzić. Jesteśmy z powrotem. Powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, do czego to może pasować, bo sobie sprawdziłem po rysunkach i tak dalej. On jest tak mały, ten pierścień, że nie wiem, do czego on może pasować. Możemy sobie porównać. O, popatrzcie tu. Myślałem, że to po prostu będzie nowy zabezpieczający. Jeden nałożony na drugi. On do niczego nie pasuje. Więc wkładamy stary. Pamiętajcie, że pierścień tu ma ostre krawędzie, a tu jest gładki z jednej strony. I zawsze trzeba tym ostrą krawędzią do zewnętrznej strony. Siedzi pięknie, siedzi pięknie. Teraz sobie zaworek możemy tu wkręcić. Sobie go minimalnie zawsze warto nasmarować. Wkładamy, dokręcamy. Wstępnie sobie napompujemy jakieś tam ciśnienie. Właśnie sobie wyrównałem ciśnienie między komorami. Znowu wyrównane. I tak to 70 PSI, jak było, jest wyrównane. Chusteczki wyrzucimy tu. I teraz sprawdzimy, ile tu było oleju. Więc uwaga. Ogólnie uszczeleczki są bardzo ładnie nasmarowane, więc nawet ich nie będę smarował. To teraz tak, pokażemy Wam. Jest bardzo ładnie nasmarowane. Olejówki też są bardzo ładnie nasączone, więc tu nic nie musimy robić. W każdym innym wypadku to trzeba zawsze wyczyścić, nasmarować, gąbeczki nasączyć. Jesteśmy z powrotem. Tutaj wchodzi tak, po 20 ml na lagę. Tylko musicie wiedzieć, który macie charger. Są różnice w ilości mililitrów oleju. Tu akurat stosujemy oryginalny olejek. To ogólnie smarterze jest oryginalny, ale jedziemy po kolei. 0W30 na lagę. Na razie sobie wkładamy tylko golenie. Nic na siłę, żeby nie podwinąć uszczelek. Delikatnie. Ok. Teraz sobie zmienimy ustawienie kąt. Bierzemy sobie szprycę, czyli strzykawkę. Bierzemy sobie teraz strzykaweczkę, akurat 20 ml, kolejna 20. Potrzebujemy teraz sobie tylko to docisnąć. Tu sobie tylko pomogę tym, żeby ładniej wskoczyło. Teraz tak, ten dajemy z tej strony, ten dajemy z tej strony. Bierzemy sobie imbusik, dokręcamy. Nic na siłę, żeby nie zerwać, pamiętajcie, dokręcone. Tu jeszcze zrobimy sobie tak, delikatnie na paluszek, to jest uszczelka. Warto ją ładnie też przesmarować. Bierzemy pokrętło. Dobra, nic się nie stało na szczęście. Pamiętajcie, że nic na siłę nie wkręcamy. Nie dowalamy, tylko bardzo delikatnie, bo tu jest tak mało ilość gwintów w tym pokrętle, że jak to mocniej troszeczkę na dokręcicie, to od razu zrywacie i już nie macie co na co liczyć. Amortyzator demontujemy. No i mamy zrobione na 170 skoku. Z fabrycznego 180. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przeróbkę skoku. Nie, przeróbkę. Zmianę skoku po prostu ze 180 na 170. Możecie to zrobić też na 160 i nawet na 150. Są takie krótkie szafty. To jest akurat ZEP Ultimate. I tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia w kolejnym.